Angwiecicki przed co-main eventem gali Celtic Gladiator w Olsztynie. To tak może na starcie sam zapytam, jak samopoczucie, jak nastrój przed tym jutrzejszym wydarzeniem? Dzień dobry wszystkim. Czuję się bardzo dobrze, z tego względu, że biję się u siebie, biję się w swoim mieście, w swoim rodzinnym mieście. Wiem, że tu są moje ściany, więc mam nadzieję, że ściany mi jutro dopiszą. Czuję się bardzo dobrze, waga fajnie zeszła, więc dzisiaj tylko było tam może, nie wiem, paręnaście deko do bicia, więc niecały kilogram. Czuję się elegancko, bardzo dobrze. Czyli co, wychodzimy z założenia, że ściany pomagają gospodarzom? No, zobaczymy jutro, ale mam nadzieję, że tak. Na pewno będą miał swoich kibiców, dużo przyjaciół, przyjaciele, rodzina, wszyscy będą tutaj, tak więc nie mogę ich zawieść. No właśnie, ale myślę, że poza tym, że ściany pomagają gospodarzom, to ty sam sobie też pewnie pomogłeś dużo tutaj przed tym występem. Jak twoje przygotowania, jakbyś troszkę mógł powiedzieć, jak to wyglądało, jeśli chodzi o przysposobienie do tej najbliższej walki? No główne moje przygotowania odbywały się w WCA Fight Team, ale tak samo trenowałem w Unique Fight Club z Radkiem Paczuskim, z braciem Paczuskimi. Z Anzorem Ażijewem dużo robiłem, tak samo z odmianą bracia Krystman, tak więc cieszę się, że akurat mam ich tutaj w narożniku, znają się na robocie, tak więc mówię, no wszystko gra, no jak do tej pory wszystko gra i mówię, cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że tej Szymon Bońkowski i Paweł Derlasz dali mi tę okazję tutaj się bić, bo odkąd zacząłem drugi sztuki walki trenować, marzyłem zawsze o tym, żeby tutaj zawalczyć. No właśnie, czyli jesteś u siebie w Olsztynie, ale będziesz walczył w Formule K1. K1 MMA, tak gdzieś tam u ciebie to się tak przeplata. Jak to jest ostatecznie, co bardziej? No tutaj na razie K1, ale to oznacza, że już więcej MMA nie będzie? Będzie w marcu MMA, jeszcze nie mogę powiedzieć gdzie, co i jak, ale szykuj się, bo będzie mocne, jak to się mówi, jewnięcie w marcu, koniec marca, tak więc mówię. No na razie K1 z tego względu, że mam troszkę problemy z karkiem, jeszcze mam te przepukliny na karku po wypadku samochodowym, który miałem w tamtym roku, na razie z nim zmagam, zaleczam, ale wiadomo jak to jest z przepuklinami, do końca nie można wyleczyć, tylko operacyjnie. No ale mówię, rehabilituję je cały czas. Wtedy, kiedy nie sprawdzają mi trudności, nie sprawdzają mi bólu, no to robię, trenuję cały czas z chłopakami, robię to MMA, żeby w tym momencie, jak będę czuł się na siłach, to zawalczę w MMA. No właśnie, bo nawiązałeś do tego, o co chciałem cię zapytać, ten wypadek, który ci się przytrafił. Jak rozumiem, wszystko, co tam gdzieś z nim się wiąże, już przeszłość i się mieści, to już udało się i gdzieś w głowie i fizycznie opanować to, co wtedy tam się przytrafiło. No tak, jak najbardziej, no ale mówię, no jakieś znaki są jeszcze po tym wypadku. Teraz mnie czeka jeszcze wizyta u rehabilitanta takiego mocnego i sprawdzić tak naprawdę, jak ten kark wygląda po tej rehabilitacji, czy dalej coś tam mocno dolega, czy mogę dalej znowu zmożyć treningi mocne. Już chodzi o zapasy i parter, a na razie się skupiłem teraz na stójce. Ciężko było po tym wypadku? Rehabilitacja? Nie, no jakieś parę miesięcy musiałem sobie odpuścić, nie? No, ale mówię, no robię robotę, tak więc jak nie da rady z jednej strony, to robię drugą, prawda? Nie mogę robić zapasów parteru, to zapierdzielam stójkowo. Jeżeli nie mogę robić stójki, to robię co innego. Biegam dużo tak samo, więc mówię, no cały czas w ruchu jestem. Zapierdzielanie stójki, czy ten parter to tak bardziej jakoś pasuje ci? No wiadomo, no ja się wodzę stójki, tak więc wolę to stójkę robić. Kochują się potem w parterze. A to by się nie przytrafiło. Nie, no na razie nie. No mówię, wkręciłem się w ten parter, w te zapasy i robię to, dopóki mi kark się nie odezwie, prawda? Jutrzejszy pojedynek. Czego ty po nim oczekujesz przede wszystkim? Jest to jakiś sprawdzian, jeśli chodzi również o to twoje przygotowanie, o to twoje samopoczucie, o to jak tam w głowie się wszystko układa? Każda walka to jest sprawdzian. Szymon jest na pewno wymagającym zawodnikiem, na pewno go nie lekceważę, chociaż jest mniej doświadczony, jeżeli chodzi o stójkę. No ale mówię, no dam z siebie wszystko, jak zawsze. I mówię, wiem, że będę miał wzmożony doping ze strony kibiców i na to liczę głównie. Ile tych osób tutaj się przymierza, wiesz, coś mi więcej? Sporo, naprawdę. Transparenty będą, czerwony dywan? Będą, wszystko będzie i będą krzyki. Wiem, że już jest dużo osób zdeklarowało, że będzie dużo osób, bilety już kupiło na mój sektor, tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie już jutro.
to przed swoją publicznością prezentowanie się, dodatkowa jakaś presja jest? Czy radość? Mówiłeś, że cieszysz się, że będziesz walczył, ale to jakąś presję gdzieś tam dodatkowo wywołuje? Zacząłem współpracować teraz z psychologiem i on mi też dużo w głowie poukładał. Tak naprawdę od niedawna współpracuję, ale mówię, to naprawdę cenne lekcje, cenne wskazówki od psychologa i mówię, że mi się wydaje, że każdy powinien takiego czegoś spróbować, chociaż na pierwsze parę wizji się spotkać, żeby po prostu tak samo przed walką sobie pokładać. Ja jestem zadowolony ze współpracy z psychologiem i mówię... No właśnie, z psychologiem, tak. No i mówię, działam z psychologiem, w głowie było układane, czuję się perfekcyjnie, ładuję się, jutro będą grzmoty. Szybko chciałbyś tę walkę pewnie skończyć, co? Tak, żeby jakoś to się tak fajnie rozłożyło i żeby jeszcze knockout był efektowny? Chciałbym, ale nie liczę na to. Chciałbym dać kibicom bardzo dobrą walkę i żeby mieli na co popatrzeć. Mówisz, że wywodzisz się ze stójki, sporty walki gdzieś tam ci zawsze towarzyszyły. Teraz, tak jak sobie mogłeś zapoznać się jeszcze z MMA, z tym K1, pierwsze takie jakieś największe trudności, ja wiem, parter w MMA, ale czy jakaś taka trudność szczególna, jeśli chodzi o ten sport, żeby się przestawić, żeby tam się wdrożyć w tę dyscyplinę? No, zawsze mi chłopaki mówili, że jesteś za bardzo wyprostowany do mnie, nie? To wyprostowane i łatwe te wejście w nogi są, ale no, defensywne zapasy, wyrzut tych bioder to teraz głównie robiłem i mówię, na to kładę główny nacisk, defensywne zapasy, uciekać jak najszybciej do stójki, więc to takie główne początki, jak ktoś mówi, lizania tego pełnego MMA. Przestawianie się ze stójki na mapę właśnie pełne, więc mówię, no zapierdzielam tak mocno, no naprawdę. Sądzę, że niedługo zobaczycie efekty mojej pracy. To jeszcze tylko zapytam cię, kończąc już, mówisz, że mocno zapierdzielasz, między innymi w WCA, prawda? No właśnie, tam mocna ekipa jest też bardzo, nie oszczędzają nikogo i to pod każdym względem, jak jeśli chodzi o współpracę z tymi chłopakami z WCA, z trenerem. Nie, no, w bardzo porządku mi się z nimi działa, dają mi chłopaki szansę. No, ostatnio też robiłem parę razy z Damianem, prawda, bardzo silny chłop i szkoda, że jednak nie uwalił Szymona, ale mówię, no. Działam w tej ekipie, jestem bardzo dobry, bo to jest najlepszy klub w Polsce. Nie ma lepszego klubu, tak więc cieszę się, że jestem w tym teamie i tylko ciężka praca. Wiesz co, tylko na koniec jeszcze. Co u Damiana według ciebie nie zagrało w tej walce z Szymonem Koweckim? Co nie zagrało? Sądzę, że może za szybko chciał, no jednak siła tutaj wygrała, no niesamowicie silny, ale tak jak Damian powiedział, gdyby miał parę tam kilo mocniej w tej łapie, no to więcej to by go usadził, nie? Zobaczymy, czy ty jutro usadzisz swojego przeciwnika. Dziękujemy bardzo tutaj. Fantastycznie, dziękujemy. I chciałeś, no właśnie. O, jeszcze tu dziękujemy bardzo, też to kończymy już, bo to widać, że tu się robi gorąco. Wszyscy nam tutaj przychodzą przed kamerą. Dziękujemy serdecznie. Tobie dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia jutro. Dzięki. Dziękuję bardzo.